Państwa serdecznie w ostatnim panelu, w którym będziemy rozmawiać, jak rozpocząć rewolucję wodorową. Na scenę zapraszam Józefa Węgryckiego, członka zarządu do spraw operacyjnych PKN Orlen, pana Piotra Dardzińskiego, prezesa sieci badawczej Łukasiewicza, pana dyrektora Piotra Araka, który niestety się chwilę spóźni, Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz dyrektora Jana Staniłko od Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Upowszechnienie wykorzystania wodoru nie wydarzy się bez ścisłej kooperacji między innowatorami a regulatorami. Jaką pozycję w globalnym wodorowym wyścigu zajmie Polska, zależy nie tylko od decyzji inwestycyjnych firm, ale również między innymi rządowych nakładów na badania podstawowe i stosowane oraz ich ukierunkowania. Jaką naukę możemy wyciągnąć z doświadczeń ostatnich 3 lat związanych z realizacją rządowych planów rozwoju elektromobilności? W tym dowiemy się w panelu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry raz jeszcze. Jak rozpocząć rewolucję wodorową? To ważkie pytanie. Porozmawiajmy na tym ostatnim panelu o współpracy między polityką, nauką, administracją i dużym biznesem. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pana prezesa Piotra Dardzińskiego. Chciałbym, żeby na początek przybliżył nam swoją instytucję, nową instytucję, która została powołana ustawą od 1 kwietnia już weszła w życie i opowiedział nam trochę więcej o sieci badawczej Łukasiewicz, która troszkę integruje nasze instytuty badawcze. I właśnie panie prezesie, może trochę o Łukasiewicz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z państwem podyskutować o tej współpracy nauki z biznesem, teraz trochę z innej pozycji. Ale właściwie pomyślałem, że ja to powinien siedzieć tam bardziej w środku, bo tak to mamy dziurę między biznesem a administracją, taką symboliczną trochę. To zapraszamy w takim razie, zróbmy taki most. Zaraz się przesiądę. Natomiast my właśnie powinniśmy być w tym miejscu jako sieć badawcza Łukasiewicz, bo czym jest Łukasiewicz? To jest właściwie domknięcie pewnego procesu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, czyli próby zbudowania jednak konsekwentnego systemu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą pracować i chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, w tym takie związane z rewolucją wodorową. Zostały wprowadzone ulgi na badania i rozwój. Został wprowadzony Innovation Box, czyli ulgi za przychody pozyskiwane z własności intelektualnej. Mamy też projekty wspierające różnego rodzaju budowanie kadr po stronie biznesu. To, czego dzisiaj nam się wydaje, że jeszcze przedsiębiorcy potrzebują, to potrzebują łatwego dostępu do naukowca. Łatwego i efektywnego dostępu do naukowca, a szczególnie do naukowców, którzy pracują nie tylko w tak znamienitych miejscach jak Politechnika Warszawska, bo tutaj pracują wybitni naukowcy, którzy mają jednak dodatkowe obowiązki związane z dydaktyką. Natomiast w instytutach Łukasiewicza są dobrzy naukowcy, którzy nie są obciążeni obowiązkami dydaktycznymi, czyli 100% ich zaangażowania powinno być poświęcone na realizowanie projektów związanych ze współpracą z biznesem. Co bardzo ważne, różnica między nami a na przykład Politechniką jest taka, że struktura finansowania Politechniki, choć w nowym algorytmie premiuje również dochody, przychody z komercjalizacji, to instytuty i naukowcy z Łukasiewicza są w ogóle uwolnieni od kryteriów, które są związane z publikacjami. Czyli przedsiębiorcy, którzy przyjdą realizować technologie wodorowe i będą oczekiwali w pierwszej kolejności technologii, a nie publikacji, powinni ten produkt otrzymać. Tacy przedsiębiorcy zarówno jak Orlen, czyli duzi nasi partnerzy, o których będziemy się starać, jak i też mali i średni przedsiębiorcy. Mamy 38 instytutów w 6 miastach w Polsce, właściwie w 40 lokalizacjach jesteśmy dosyć zdeglomeryzowani, czyli rozsiani po całej Polsce.
Obszary badawcze mamy właściwie od life science po bardzo mocną grupę związaną z robotyką i materiałoznawstwem, w tym dużo projektów związanych z elektromobilnością, czy jeszcze inaczej mówiąc, z transportem bezemisyjnym. Co najmniej 3 instytuty realizują już projekty związane z wodorem. Łukasiewicz to, tak jak powiedziałem wcześniej, nauka, która jest zorientowana na biznes, nauka, która powinna produkować przede wszystkim pieniądze i łatwy dostęp do naukowca, bo czy to przez Centrum Łukasiewicza, czy przez dowolny instytut sieci Łukasiewicza uzyskują Państwo dostęp do zasobów zarówno kadrowych, jak i laboratoryjnych całej sieci, a to jest 8 tysięcy ludzi, z czego 2 tysiące naukowców. Prosty efekt synergii, połączenie rozdrobnionego potencjału, uwspólnienie projektów, wprowadzenie wspólnej kultury zrozumiałej dla biznesu. My teraz rekrutujemy pracowników, polecam stronę internetową łukasiewicz.gov.pl. Szukamy partnerów, którzy przychodzą do nas, pracowników z biznesu, bo chcemy mówić językiem biznesu, tak żeby ten dialog i ta współpraca była maksymalnie efektywna. I wydaje się, że możemy też być dostarczycielem nie tylko technologii, ale także możemy być poważnym partnerem w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój, szczególnie tych środków, które związane są z badaniami podstawowymi, bo trochę kończąc to, co mówiłem, ta rewolucja wodorowa, ona prawdopodobnie już trwa. Tylko ona trwa gdzieś tam, być może w piwnicach, w małych laboratoriach, ktoś już pracuje nad technologiami, które mogą zrewolucjonizować przemysł, no ale potrzeba po pierwsze środków, żeby technologię rozwinąć, a po drugie jeszcze większych nakładów, żeby je we właściwy sposób wyskalować. To bardzo ciekawe, co pan powiedział. Czy firma, panie prezesie, pan prezes Węgrecki, czy firma taka jak Orlen, czyli największa przemysłowa firma w Polsce, mogłaby być zainteresowana skorzystania z takich usług, jakie oferuje sieć Łukasiewicz? Pytam raczej w takim szerokim sensie właśnie o sam proces badawczo-rozwojowy i wdrożenia innowacji już w procesy przemysłowe. Oczywiście jest mi bardzo miło słyszeć tego typu deklaracje. Nie ukrywam, że do tej pory jako firma, jako Orlen, bardzo mało korzystaliśmy ze środowisk naukowych. Mam nadzieję, że to się zmieni. Staram się realizować to wiele rzeczy we własnym zakresie, ale nawet takie konsultacje czy wyrównanie wiedzy, jak to nazywamy, byłoby na pewno dla nas dużą wartością dodaną. Oczywiście, jeżeli chodzi o wodór, działamy w tym temacie już od dłuższego czasu. Nie jest to tak, że dzisiaj przyjechaliśmy tutaj sporą grupą zresztą na tą konferencję, żeby posłuchać o jakichś nowinkach. Są to rzeczy już w jakiś sposób nam znane. Produkujemy zresztą bardzo dużo wodoru na potrzeby własne, potrzeby technologiczne. Nie? Tak, tego też uważam, że tutaj spojrzenie na całość w temacie, że Polska produkuje tyle wodoru, no jest bez sensu. Ten wodór jest produkowany, ale jest zagospodarowywany. Natomiast ja nie widziałbym ze swojej strony oporów, jeżeli chodzi, czy tam jakieś bariery, żeby powiększyć tą produkcję wodoru, bo nie chodzi tylko o Orlen, ale wszystkie firmy, zarówno tutaj dużym producentem są Azoty, jak i Lotos, ale nie tylko, są w stanie ten wodór dosyć szybko poszerzyć na potrzeby kraju, ten wodór. Natomiast wodór, tak jak tutaj poprzednicy mówili, to jest problem magazynowania wodoru, to jest problem transportu wodoru. Dlatego też z naszego punktu widzenia myślę, że te rzeczy, czyli transport, produkcja tego wodoru powinna być w systemie rozproszonym, czyli jednak jak najbliżej miejsca odbioru. No i tutaj widzimy jednak możliwość spięcia tego w jakiś sposób, chociażby z farmami wiatrowymi, z fotowoltaiką. Byłyby to mniejsze instalacje, ale zabezpieczałyby ten wodór na potrzeby danego regionu, nie? Ponieważ jeżeli chodzi o magazyny wodoru dla energetyki, to tak jak tutaj profesor chyba mówił, poprzednik,
no tego zupełności nie widzę, bo te kawerny i tak dalej to są bardzo małe na potrzeby energetyki. Jeżeli wiemy, że załóżmy elektrownie wiatrowe, czyli offshore załóżmy, gdzie mówimy o 10 tysiącach megawat do 15, słyszałem nawet na Bałtyku, no to są tak olbrzymie moce, że tutaj trzeba by było myśleć tylko i wyłącznie o magazynach na wodzie, gdzie jest to około tam 95-97% magazynów na świecie. I to nie dlatego, że tak chcemy, tylko są to najtańsze, tam jest bodajże sprawność 72%, nie? 0,72 oczywiście. I takie możliwości również w Polsce mamy. Także, że to są tematy, które nas interesują na co dzień. A co, jeżeli chodzi o biznes, świat nauki? Dla mnie, nie wiem, może ze względu na PESEL, czas oczekiwania na reakcję biznesu do tej pory był porażający. Jeżeli wchodzi się z jakimś tematem i mówi się, że będzie to za 3-4 lata coś załatwione po stronie badań, to tempo rozwoju w tej chwili przemysłu na świecie jest tak wielkie, że za 4 lata to może już być temat nieaktualny. Więc myślę, że tutaj by się trzeba było zastanowić nad jakimś przyspieszeniem, czyli może nawet nie zmianą podejścia, tylko przyjmowanie jakichś terminów w miarę realnych, bo nie wszystko wymaga badań, nie? Co jeszcze do tego mogę dodać? No, może później. Na razie dziękuję. Panie dyrektorze, Jan Filip Staniłko. Nawiązując do tego, co powiedział pan prezes Węgrecki, to jak strona publiczna w takich warunkach szybko zmieniającej się technologii ma podchodzić do tworzenia map technologicznych, jak co dopiero 2-3 lata temu weszliśmy bardzo intensywnie jako kraj w elektromobilność, a teraz mówimy, wróćmy kolejny bieg, idźmy w wodór. Jak do tego podejść? A czy wodór to też jest elektromobilność, bo tak, to jest tylko kwestia, co porusza silnikiem elektrycznym w samochodzie. Czy jest to bateria, czy to jest układ hybrydowy, czy to jest ogniwo paliwowe. No, ta roadmapa technologiczna to jest coś, co właśnie w Polsce nie funkcjonuje realnie. Znaczy, ona nie jest częścią polityki publicznej. Jeżeli mówimy o wyzwaniu dotyczącym wodoryzacji gospodarki, czyli na przykład w obszarze być może nieporuszonym tutaj, ale w Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o wodoryzacji kolei, co oznacza, że nie istnieje w ogóle potrzeba rozbudowy sieci napięcia na kolei. Tak? Czyli to jest potężny problem ekonomiczny w trakcie wymiany taboru, kto będzie ponosił koszty istnienia obecnej sieci, malejąca populacja pociągów lub malejąca populacja pojazdów samochodowych będzie musiało utrzymać istniejące instalacje. Orlen ma przed sobą takie wyzwanie, które się nazywa dyrektywa, czy cały pakiet czystej mobilności, który określa w mniej więcej poziomy oczyszczania pojazdów liczone w latach wprowadzanych na rynek. I producenci będą sobie wybierali, czy to będą baterie, czy to będą jakieś inne układy. Czyli oczywiście zakładając, że większość pojazdów do Polski zjeżdża używanych, to mamy perspektywę około 10 lat, kiedy zacznie być dostrzegalna wyraźnie na poziomie sprzedaży paliw różnica w zużyciu. Oczywiście jeżeli nastąpi szybsza wodoryzacja, na przykład technicznie zostanie to rozwiązane na poziomie transportu ciężarowego, no to mówimy już o potężnej zmianie, a tego transportu mamy w takim miksie transportowym bardzo dużo. I teraz na czym polega problem? Na tym, że jeżeli na serio traktujemy to wyzwanie i nie bronimy się przed nim tylko jak taki skoczek narciarski, po prostu musimy się położyć na powietrzu, zaufać swojej powierzchni ciała i tak zrobić coś, co jest nieintuicyjne, taka, że człowiek się wychyla do tyłu, mówi nie wolno się położyć na powietrzu, nie, trzeba się położyć na powietrzu, żeby lecieć. I to samo jest ze zmianą miksu paliwowego. Bardziej zdecydowane wejście w tą zmianę oznacza jakby możliwość w ogóle harmonizacji tych działań. Orlen chce zapewne, jak każde duże przedsiębiorstwo, mieć praktycznie gotowe rozwiązanie.
to jest klasyczny problem dużej firmy kupującej, najczęściej kupującej innowacje. Łukasiewicz jako zbiór instytutów badawczych chce, siłą rzeczy potrzebuje czas na przejście z fazy laboratoryjnej do fazy choćby pilotażowej, co oznacza, że przy zasobach finansowych i perspektywie strategicznej na przykład 5 lat można zbudować 4 takie instalacje pilotażowe w 4 miejscach kraju testujące 4 różne rzeczy, na przykład magazynowanie energii, transport tej energii, wytrzymałość rur w gaz systemie, które mogą taki, a nie inny poziom nasycenia sieci gazowej wodorem wytrzymać. W Polsce mamy dużo też starej sieci, więc nie należy przeszacowywać jej zdolności do utrzymania wodoru. Są bardzo drobne cząsteczki, one przenikają często przez po prostu rurę. Mówimy o w ogóle używaniu wodoru w projektach pilotażowych typu, nie wiem, statek ze stoczni remontowej z silnikiem dojazdowym, tak? Znaczy tym manewrowym, takim portowym. Tam są już wymagania dotyczące czystości użytkowania paliw, czyli pojawia się konsument, pojawia się dostawca, pojawia się potrzeba technologiczna, którą da się rozwiązać w perspektywie 3-4 lat. Czyli buduje się de facto mapę, roadmapę technologiczną i pod to podstawia się pieniądze. I to jest tak naprawdę proces harmonizacji działań. Do tego roadmapy tak naprawdę służą. Jeżeli nie zaczniemy się nimi posługiwać jako narzędziem polityki technologicznej, to każda duża zmiana, czy to będzie, a tych zmian będzie dużo związanych z regulacją klimatyczną, zawsze będzie nas zaskakiwać. Zawsze Orlen będzie chciał to mieć za rok i zawsze Instytut powie, że zawsze to są 3 lata, bo to zawsze są 3 lata. To inaczej się nie da, to po prostu trzeba wcześniej zacząć. Czyli ta nadwyżka, którą Orlen ma, tam nie wiem, raz 5 miliardów, raz 3 miliardy, powinna być na innym poziomie alokacji jakby dystrybuowana na wyprzedzające działania. I to samo dotyczy, znaczy to wszystko da się zrobić. Tego wodoru w Polsce się produkuje dużo, tylko 90% tego wodoru jest konsumowane przez jego wytwórców. A wyzwanie, które nas czeka, to jest wyprodukowanie wodoru do użytków nieprzemysłowych, do użytków energetycznych i przede wszystkim transportowych, co oznacza bardzo rozbudowany zakres i front inwestycji, przebudowa, nie wiem, stacji paliw takich naftowych na stacje paliw wodorowych. Logistyka jakaś jest, ale to nie, ona nie jest jeden do jednego tym samym byczkowozem, się tego nie przewiezie. Zrobienie z rozproszonej generacji wodoru, na przykład w oparciu o klaster energetyczny, oznaczałoby premiowanie w systemie wsparcia OZE, zdolności do elektrolizy, tak, czy to jest, i dyskutujemy de facto o kosztach tych technologii, bo jeżeli wejdzie na to jeszcze taki element, nazwijmy to ideologiczny i powiemy sobie, że potrzebujemy zielonego wodoru, a nie wodoru jakiegokolwiek, to dyskusja jest całkowicie inna, bo zielony wodór to jest wodór de facto z elektrolizy, z odnawianych źródeł energii. I wtedy nie mówimy o tym, jak zagospodarować odpad. Mówimy, jak wytworzyć nowy surowiec. No, mamy wodę, tak, mamy wodę, tylko trzeba jeszcze trochę prądu do tego, żeby ją tam przetworzyć. I dla mnie osobiście to wyzwanie jest potężne. Jeżeli go nie podejmiemy teraz, to będziemy mieli taki dokładnie problem za, no nie wiem, 5, 7, 8, 9 lat, jaki mamy system energetyczny i cenami prądu. To będzie dokładnie to samo, ponieważ te opłaty zostaną nałożone również na środki transportu. Jeżeli nie zaczniemy budować tego harmonicznego podejścia właśnie międzysektorowego, między tymi, którzy zasilają pojazdy, a wiemy, że ci, którzy wprowadzają pojazdy na rynek, oni nie będą wprowadzać. To jest raczej kwestia udostępnienia użytkownikom tych pojazdów wyboru i zdolności osiągnięcia kosztu jednostkowego tam jakiegoś, nie wiem, galona czy czegoś tam wodoru na odpowiednim poziomie. Bo inaczej, zupełnie serio, Polska się zadławi kosztami transportu. Panie prezesie? Ja tutaj bym jeszcze 2 słowa do tego. Jeżeli chodzi o zielony wodór, oczywiście jest to dla mnie podstawa, bo wodór uzyskiwany z prądu produkowanego z komina elektrowni, nazwijmy u nas, no po prostu w krótkim czasie dostanie w jakiś sposób obciążony kosztami, bo to nie jest tak, że
Unia na to wszystko nie patrzy. Francuzi mają z atomu, Norwegowie z wody, a my będziemy mieć z węgla. No więc jeżeli tak, to po prostu trzeba się liczyć z tym, że te koszty do nas trafią. Więc dlatego ja uważam, że musimy iść w kierunku tego zielonego wodoru. Oczywiście uważam, że musi być przyjęta polityka państwa, która nada ten kierunek i udzieli jakiegoś wsparcia. Nikt tu o tym nie mówił dzisiaj, ale uważam, że kierunek narzucony przez państwo jest tu bardzo istotną sprawą, ponieważ ekonomia na pewno by to rozwiązała. Oczywiście nie jest tak, że jest to pełna dopłata do litra benzyny, bo trzeba się liczyć z tym, że obciążenie CO2 i innymi rzeczami również ma na to wpływ. Jeżeli będziemy mieć zielony wodór, wtedy te koszty nam odpadną, więc te przeliczenia są troszkę inne. Następna sprawa oczywiście też, żeby w miarę szybko, nie należy patrzeć tylko na wodór jako ogniwo wodorowe i no, jako paliwo do ogniwa wodorowego i silnik elektryczny. Są w tej chwili, z tego co wiem, przymiarki do wodoru jako paliwa bezpośrednio do silnika. Zresztą któryś z profesorów tutaj mówił. I ja uważam, że nie należy tutaj patrzeć, że jest to perspektywa 10-15 lat, bo może to się stać szybko. Jeżeli znajdzie się jakieś rozwiązanie, gdzie ten wodór będzie można tankować do normalnego silnika, jeżeli koszty produkcji tego wodoru zejdą do odpowiedniego poziomu, to naprawdę na polskim rynku, mówię na polskim, tak bym chciał, może się okazać, że ta rewolucja nastąpi bardzo szybko i skokowo, bo wtedy pewne poprawki wprowadzone do istniejących silników pozwoliłyby wykorzystać istniejące pojazdy. Ja mówię o pojazdach małych, bo jeżeli chodzi o duże, to można patrzeć w ten sposób, jak tutaj mówią panowie, bo no, jest to już w jakiś sposób przetestowane. Czyszczenie wodoru z gazu nie stanowi problemu. Natomiast jest to również obciążone jednostkami CO2. Więc cały czas musimy to w ten sposób ukierunkowywać, żeby w efekcie dochodzić do tego celu, który jest pożądany, czyli jednak produkować ten wodór z OZE. Nie mamy w tej chwili wystarczającej ilości wytworni z OZE, czyli wiatraków mamy stosunkowo mało farm fotowoltaicznych. Natomiast w tej chwili Polska idzie w tym kierunku i uważam, że pójdzie, że jest trochę tych koncesji już na Bałtyku pozyskanych i będą, jeżeli będzie odpowiednia ilość mocy z OZE, to w Niemczech przecież był czas, kiedy zamiast powiedzmy wykorzystywać moc zbierną, były dopłaty za odbiór mocy w czasie poza szczytem, nie? My w tej chwili w czasie szczytu musimy dokupywać z zagranicy prąd, bo po prostu nam brakuje na rynku już tego prądu, nie? Tam chyba szczyt był około 3000 megawat, nie? Oczywiście, no to już nie chcę, to by była pewnie krytyka, no można troszkę pojeździć poziomami wód, gdzie jest około 500 megawat na stopniach wodnych, gdzie można by było też to regulować odpowiednio, ale to jest też temat podejścia państwa do tego. Oczywiście będą różni tam, będą, ale to jest powiedzmy inny temat, nie? Natomiast takie możliwości istnieją. Dlatego ja uważam, że ten wodór wcale nie jest taką odległą rzeczą, nie? Bo to musi w końcu nastąpić, bo po prostu dostaniemy tak naciśnięci tutaj jako państwo, że te koszty po prostu, no, obciążenia litra paliwa będą nam powodować i równocześnie zmniejszanie kosztów produkcji kilograma wodoru będzie, no, będą się zbliżać. Także no, w tej chwili kilogram wodoru to jest bodajże 9,5 euro na zachodzie, u nas w Niemczech, natomiast no, zakładając, nie wiem ile paliwa, to jest na 100 kilometrów, no na 100 kilometrów wiecie ile macie paliwa, więc można to w jakiś sposób porównać. Paliwa? Jak ma pan silnik wodorowy, to jest kilogram na 100 kilometrów. Kilogram wodoru, tak? Ale kilogram benzyny? No bo tu by ceny trzeba było w jakiś sposób, nie?
Rozumie pan, bo to nie jest wtedy kilogram benzyny, tylko to jest tam ileś tych litrów. Natomiast jest to na razie taniej i na razie tańsze są silniki spalinowe. No ale mamy w miastach coś takiego, że ograniczenia prędkości do 40 km w Krakowie, bo wtedy pył się podnosi na ulicach do 80 cm. Jeżeli ponad 50, to jest 1,50 m i oddychasz tym, nie? Więc nie dlatego są też ograniczenia, że po prostu dla bezpieczeństwa ruchu, tylko dla bezpieczeństwa ludzi ze względu na płuca, nie? To też nikt tego tak na dobrą sprawę nie kojarzy, ale tak to też wygląda, no. Dlatego no, ja jestem gorącym zwolennikiem wodoru, jestem optymistą, uważam, że tu większość było pesymistycznych podejść, uważam, że szybciej ten wodór będzie wprowadzony. Jak nie będziemy sami szli w tym kierunku, no to wymuszą nam nas. Dziękuję. Dokładnie tak. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Profesor Uhl na poprzednim panelu wielokrotnie używał sformułowania, że wodór to jeszcze nie jest business case. I póki nie będzie, to nie wdrożymy. I to właśnie dochodzimy do tego, co też mówił pan prezes, że no dobra, ale to jest chyba moment, żeby to państwo zainterweniowało. To jest moment na interwencję publiczną. Z jednej strony regulacje europejskie nadciągają i nas dociskają, z drugiej strony ludzie oczekują po prostu zmiany bardziej czystszego powietrza i bardziej ekologicznego podejścia ogólnie, również być może gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak to zrobić po prostu? Haha. Odpowiedz mi polityką energetyczną. Tylko trzeba pamiętać, że polityki, polska polityka energetyczna jest oparta o zasoby, a powinna być oparta na celach. I to są dwa zupełnie różne podejścia. Można powiedzieć, że polska polityka energetyczna jest na 2050 rok w dużej mierze musi być zdeterminowana takim komunikatem Komisji Europejskiej, który został właśnie wydany, bo bodaj pod koniec zeszłego roku, to się nazywa Clean Planet for All. I Polska ma do przygotowania w tej chwili de facto trzy polityki energetyczne. Jedna to jest polityka energetyczna państwa, której projekt państwo widzieli przed COP-em. Drugi to jest plan dla energii i klimatu, który będzie regularnie przedstawiany w ramach zarządzania Unią Energetyczną. I trzeci to jest strategia de facto dekarbonizacji gospodarki do 2050 roku. 50% pieniędzy, które uzyskujemy z sprzedaży uprawnień do emisji CO2, a to są, uwaga, pieniądze rzędu 10 miliardów złotych w tym roku przy obecnych cenach uprawnień, a pójdą do góry ceny uprawnień, to będziemy mieli nadal jakby rosnący przychód i 50% tych pieniędzy ma być zainwestowane w transformację, nie na łatanie budżetu, tylko de facto są to inwestycje. No i teraz jest bardzo proste pytanie, no to w co zainwestujemy? Czy zainwestujemy w to, żeby jeszcze dłużej przetwarzać węgiel, bo to się do tego sprowadza na różne sposoby? Czy może, tak powiem, to jest trochę żart, ale do tego się trochę sprowadza, czy przetwarzać wodę? I może taki całkiem banalnie sformułowany problem jest fantastycznym wyzwaniem inżyniersko-przemysłowym, bo zdolność do tego techniczna oczywiście dzisiaj jeszcze nie istnieje, ale jeżeli spojrzymy na takie przykładowe wykresy, które są w różnych raportach o wodorze udostępniane, to oczywiście system energetyczny jest jeszcze na ostatnim miejscu, to jest jakieś 10-15 lat oczekiwania, ale wózki widłowe, wodorowe, to za 5 lat najpóźniej. Większość pojazdów już na niższych poziomach zużycia mocy, to już dzisiaj się dzieje. Więc tak naprawdę jest miks systemu zachęt podatkowego, czyli zwolnienia różnych konsumpcji różnych produktów, na przykład z użyciem wodoru, z opłat. Drugie to są systemy wsparcia, czyli takie, które mamy ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o transformacji z energetyki klasycznej, czy z paliw kopalnych do energetyki odnawialnej.
I po drodze musimy mieć bardzo precyzyjnie zidentyfikowane kluczowe problemy technologiczne do rozwiązania. I to jest problem poziomu ciśnień w zbiornikach, tak? Homologacji tego w pojeździe, tak żeby był bezpieczny dla użytkownika, czy to jest pojazd na szynach, czy to jest pojazd na, że tak powiem, oponach, czy to ma kontakt z ludźmi, czy to jest odległe. I to jest de facto potężne przedsięwzięcie regulacyjno-fiskalne i bez całościowej definicji tego zagadnienia transformacyjnego w ramach polityki energetycznej, jego się nie da zrealizować, bo to poszczególne elementy realizowane poprzez projekty w instytutach, zamawiane przez nawet największe firmy, które nie mają zbytu na tę technologię, nie powodują efektu kuli śniegowej. I dlatego koniec końców rząd musi podjąć decyzję prędzej czy później o tym, jak sobie poradzić z odwęglowieniem gospodarki. To jest po prostu tylko i wyłącznie dyskusja, czy już, czy za chwilę. Ale koszt każdorazowo rośnie z każdym rokiem tego opóźnienia. To zanim pan prezes dwa słowa, to tylko zaprosimy na scenę dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pana Piotra Araka, który właśnie do nas dołączył trochę spóźniony i już, panie prezesie. Ja dokładnie tylko krótki komentarz de facto, że gdybym... Wydaje się, że w naszej dyskusji widać, że problem tej rewolucji to nie jest już problem nawet środków na to, żeby mieć na badania czy na potem wdrożenia po stronie Orlenu, tylko bardzo istotne jest to, żeby mieć, znaczy to nie jest biznes case wodór dzisiaj, dlatego że regulacje nie sprzyjają temu, żeby to był biznes. A w końcu silnik elektryczny w samochodach to nie była naturalna ewolucja rynku, tylko to była interwencja regulatora, który po prostu zmienił warunki konkurencji i spowodował, że silniki elektryczne stały się bardziej konkurencyjne biznesowo niż wyklinane diesle. I teraz istotne jest to, żeby państwo, oprócz tego, że wyznaczy ten pierwszy punkt startu rewolucji, to potem było konsekwentne i było zdolne do tego, żeby utrzymać właściwe parametry regulacyjne. Bo najgorszą rzeczą jest to, że my będziemy pracować nad technologiami, które nawet przemysł będzie chciał wdrażać, po czym w momencie, gdy będziemy gotowi, okaże się, że one są w innych parametrach. No nie? I to jest, a to, że ta rewolucja się dokona, no to ja chyba zgadzam się z panem prezesem, że to nie jest kwestia naszej decyzji. Ona, to jest coś, co na nas po prostu będzie wymuszone. I jesteśmy właściwie gotowi do tego, żeby to wyzwanie na wszystkich obszarach zaakceptować i podjąć. Znaczy zarówno jako ci, którzy będą rozwiązywać problemy technologiczne z produkcją, magazynowaniem, transportem, jak i ci, którzy potem już będą to komercjalizować, czyli robić na tym biznes. Potrzebujemy tylko mocnej pozycji regulacyjnej państwa i nie tylko na poziomie kraju, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Pan prezes, dwa słowa. Dobrze, to ja może dodam coś i od razu przeproszę za spóźnienie dzisiaj, ale mamy bardzo bogaty wydarzenia dzień, więc bardzo przepraszam, ale ciężki kalendarz, powiem szczerze. Wodór. Jego istota dla polskiej gospodarki jest o tyle ważna, że polskie ciężarówki odpowiadają za mniej więcej 1/4 kabotażu na terenie Unii Europejskiej. Nasz sektor transportowy jest jednym z liderów europejskich, jeżeli chodzi o przewożenie towarów między Polską a Francją i Wielką Brytanią, też pamiętajmy, która jeszcze wliczona jest w tych danych statystycznych jako kraj unijny. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. To jest też jakieś wyzwanie dla tego sektora gospodarki. Natomiast to, co będzie się istotnie zmieniało w polskim transporcie, jest źródło energii, na podstawie której będą poruszały się ciężarówki. Wiadomo, że istnieje elektryczna ciężarówka, jest Tesla, którą raz widziano na jednej konferencji prasowej, nie ma zastosowania przemysłowego. Nie ma też innych przykładów wprowadzenia samochodu elektrycznego, który by pojawił się jako zastosowanie przemysłowe, transportowe i zastosowane i wykorzystywane w biznesie. Wiadomo, że wodór jako paliwo, które może być przewożone na dłuższym dystansie, umożliwiające dłuższe
pokonywanie drogi będzie używane w sektorze transportowym, przynajmniej w średnim terminie. To znaczy, jeżeli w przyszłości nie wymyślimy lepszych baterii, to wodór na pewno na poziomie transportu będzie wykorzystywany. Z tej perspektywy ktoś taki jak duży potentat Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o stacje paliw, na pewno mając bardzo, ja nawet nie wiem jaki udział wśród klientów, ale przypuszczam, że ciężarówki to przynajmniej z 1/3 biznesu robią Orlenowi, jeżeli chodzi o tankowanie. W przyszłości może pojawić się potrzeba, żeby one jednak były, mogły naładować, a czy nie naładować baterie, ale właśnie zatankować, ale wodoru. I też jest to związane z tym, że infrastruktura w innych krajach europejskich też będzie dążyła w tym kierunku, no bo wielkie podmioty gospodarcze, takie jak Mercedes, Daimler, jak kilku producentów skandynawskich, będą oferować na swoich rynkach, czyli na rynku transportowym, ciągniki siodłowe, które będą wymagały takiego źródła energii. W związku z tym stacje benzynowe będą oferowały takie źródło energii, którego oni będą mogli korzystać. No i potem tak, no i co ten biedny polski przedsiębiorca, który tą firmę transportową prowadzi od 30 lat albo od 20 kilku, rozwija się, jest dosyć dużym potentatem europejskim, ma tych poddostawców, ma tych swoich klientów w innych krajach europejskich, no i on musi przecież mieć źródło i możliwości rozwoju biznesu na rynku polskim i przejechania chociażby z Polski do Niemiec czy do krajów bałtyckich albo z krajów bałtyckich, bo kraje bałtyckie też są dosyć silnymi graczami, jeżeli chodzi o transport i logistykę. No i oni będą przejeżdżać przez ten kraj. No oni muszą mieć co tankować, a oni nie będą ładować baterii. I to jest taka istotna kwestia związana z samym wodorem, że on jest ogromnym, dosłowną siłą napędową dla jednego z dużych sektorów, w którym Polska odgrywa istotną rolę na terenie Unii Europejskiej. Baza paliwowa będzie się zmieniać. Będziemy musieli dostosować do tego regulacje, bo będą wchodziły na rynek pojazdy, które będą wymagały tego źródła energii. No i tu nawet regulator nie musi zbytnio się dostosowywać. To jest kwestia dostosowania się biznesu i też antycypacja tej zmiany źródła energii przez biznes, który w Polsce jest. To znaczy, że oni byli świadomi, że oni na tych dieslach jeszcze już długo nie będą jeździć. I tyle. Panie prezesie, dwa słowa? To ja jeszcze dwa słowa. Dziś trochę dużo mówię, ale tak się złożyło, że... No więc ja uważam, że jednak jeżeli chodzi o regulacje i o wsparcie tego tematu, jest to konieczne. Ja bym to widział chociażby dlatego, żeby przełamać pewne stereotypy, które są. Ja bym to widział na przykład w taki sposób. Doprowadzić, ja już nie wiem, nie mówię kto, do podpisania umowy między, załóżmy, Toyotą, która by montowała w Polsce swoje samochody na wodór i spowodować, w jaki sposób zachęcić do pokrycia Polski stacjami wodorowymi, co nie stanowi problemu. Ja nie rozstrzygam w tej chwili jeszcze, czy będą to ogniwa wodorowe, bo na dzisiaj są to ogniwa wodorowe. Być może znajdziemy inne paliwo, być może będzie to wodór bezpośrednio do silnika, bo to trudno nam jest jeszcze dzisiaj do końca rozstrzygnąć. Ale na dzień dzisiejszy, jak chcemy coś robić, to jest to najlepsze rozwiązanie, więc uważam, że to by spowodowało jakiś rozwój. Można iść w kierunku, no nie zmuszenia, ale zasugerowania społecznym firmom państwowym do poruszania się samochodami elektrycznymi, nazwijmy to, nie? Bo no wodór to jest też elektryczny. Ja jestem zwolennikiem wodoru, dlatego że uważam, że produkcja baterii elektrycznych to jest olbrzymia szkoda dla środowiska, już nie mówię o utylizacji. Kiedy sobie wyobrażę, że wszystkie samochody będą jeździć na baterie i później to trzeba będzie te góry zutylizować, to ja nie wiem, czy to nie byłaby większa szkoda dla społeczeństwa niż w tej chwili pójście trochę w innym kierunku. Więc na dzień dzisiejszy na pewno, ze względu na to, że tych fabryk zostało pobudowane dużo, będzie lobbying, żeby to szło wszystko w kierunku baterii. Natomiast uważam, że jednak kierunek dla wodoru jest kierunkiem o wiele lepszym. Oczywiście również ukierunkowanie na OZE. Nie da się tego zrobić od razu. Natomiast już pozyskiwanie wodoru z gazu obciąża
tam bodajże w 1/3 atmosfery CO2, nie? W stosunku do węgla. No, no więc już jest to lepsze rozwiązanie. Więc trzeba by było spróbować iść w tym kierunku. Jeżeli chodzi o stacje ładowania wodoru, to one nie muszą być co 100 kilometrów, tak jak słupki do ładowania elektrycznego, bo tyle w zimie przejedzie samochód elektryczny współczesny, nie? Na wodór przejedziesz 500 kilometrów, więc można to po prostu troszeczkę rozszerzyć. Trzeba by no, jakiś program stworzyć, który by spowodował, że no, że to będzie mieć sens dla klienta, dla społeczeństwa, no i przede wszystkim dla państwa, bo w pewnym momencie się zakorkujemy, tak jak tutaj ktoś wspomniał chyba, pan dyrektor, że, no, że to nie będzie od nas zależne i będziemy musieli coś zrobić. No i jeszcze jedno pytanie tutaj jest do Łukasiewicza. Ile tego wodoru potrzebujecie? To ja ratując pana prezesa przed odpowiedzią na to pytanie, chciałbym otworzyć dla państwa możliwość zadania pytań do naszych panelistów, bo zbliżamy się powoli do końca nie tylko panelu, ale całej konferencji. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to proszę tylko podnieść dłoń. Widzę, że wykończyliśmy państwa dosyć dokumentnie, więc w tym momencie poproszę już o ostatnie wypowiedzi kończące i tak zakończymy ten panel. Jakieś interwencje, przemyślenia? Ja tylko powiem, żeby się państwo nie mieli poczucia, że kompletnie nic się nie dzieje. Na poziomie europejskim jest coraz bardziej zaawansowana dyskusja, która zaczęła się jakby pod koniec kadencji obecnej komisji, a będzie na pewno intensywnie kontynuowana przez nową komisję. To jest dyskusja o europejskiej polityce przemysłowej, której jednym z wariantów jest dyskusja o takim specyficznym traktatowym instrumencie, który się nazywa Important Projects for Common European Interest. Najbardziej znanym w Polsce i przez moje ministerstwo wprost wspieranym zastosowaniem tego podejścia jest ogłoszony przez nas call 10 dni temu bodaj na koncepcję projektów bateryjnych. Tak? Tylko że chciałem państwu powiedzieć, że analogiczny instrument jest rozwijany w oparciu o obszar mobilności wodorowej i przemysłów energochłonnych, gdzie jakby tym punktem dojścia są te energochłonne przemysły zeroemisyjne. Trzeba być już teraz przy tych dyskusjach, dlatego że Bruksela dzisiaj mówi praktycznie tylko o wodorze. Dyskusje o finansowaniu inwestycji w gaz ziemny są już dyskusjami typu, że już nie będzie wspierania preferencyjnym finansowaniem. Jest cały gotowy schemat zielonego finansowania, który jest rozwijany przez Banki Rozwoju z EBI na czele. I wszystkie projekty zielone będą miały dużo niższy koszt kapitału, będą miały zasadnicze wsparcie w polityce strukturalnej. To jest na poziomie brukselskim w tej chwili bardzo silnie rozstrzygane i wspierane, plus będzie im udostępniany instrument 100% pomocy publicznej na projekt. To jest właśnie ten, w dużym skrócie to, o co chodzi w Important Project for Common European Interest, to jest procedura zwolnienia z reguł pomocy publicznej, co oznacza, że każdy projekt w tym wypadku wodorowy, albo bateryjny, albo jakiś tam inny, z elementem innowacyjno-inwestycyjnym do skali pilotażowej, będzie miał praktycznie 100% kwalifikowanej pomocy publicznej. Dlaczego, znaczy na poziomie, bo to ja też osobiście w tym uczestniczę i od zeszłego roku, jest jedna polska firma, która uczestniczy w tym projekcie. Bardzo bym zapraszał Orlen po prostu do zapisania się do Hydrogen Council i po prostu do wysyłania ludzi, którzy są przy projektach, bo właśnie dzisiaj, 3 tygodnie temu w Brukseli rozmawialiśmy o projektach pilotażowych podzielonych na 3 części Europy. I na razie mamy problem tego, że poza tym, że wiemy, że NEWAG przygotowuje lokomotywę wodorową, że w stoczni remontowej jest zapotrzebowanie już na statki, które są sprzedawane do Norwegii, na silniki manewrowe czyste, tak, czy nawet nie LNG, tylko wodorowe, gdzie mamy de facto potężną potrzebę wprowadzenia nowych pojazdów ciężkich.
15 tysięcy wodorowych wózków widłowych jeździ w tej chwili po świecie, w halach. Czyli ten biznes istnieje, tylko on jest troszkę innym biznesem niż ten tradycyjny biznes paliwowy, którym Orlen dzisiaj jest. I naprawdę warto, żeby zwłaszcza te duże firmy, które mają potężny zasób wytworzenia, ale też zużycia wodoru, w oparciu o takie wehikuły jak Hydrogen Council, mogły współdefiniować te projekty, na które polskie państwo potem z przyjemnością da tą pomoc publiczną, bo koniec końców historycznie, jeżeli pan prowadzący pytał jakieś doświadczenia ostatnich lat z projektów, no po pierwsze projekt musi być dobrze zdefiniowany cel, bo kiedy cel podróżuje, to też projekt podróżuje. Projekt musi mieć technologiczną roadmapę, co jest w ogóle absolutnie konieczne, żeby w ogóle wiedzieć, co się dowozi. I po trzecie mamy spory problem z wydaniem bardzo dużej ilości pieniędzy na innowacje, na projekty większe, bo mamy dużo drobnych projektów, które administracyjnie też dławią NCBR, natomiast mamy duży problem z dużymi projektami. Nie ma w Polsce dużych, tak jak nie ma dużych projektów inwestycyjnych i banki się pytają, gdzie możemy jakiś duży projekt sfinansować, bo nie jest niski apetyt na ryzyko, to tak samo jest duży projekt z dużymi projektami technologicznymi, czyli projektami zintegrowanymi. Łukasiewicz daje szansę na zbudowanie zintegrowanych projektów, czyli które dostarczają solution, a nie jakiś tylko element. A z drugiej strony podmioty skali PGE czy Orlenu, czy JSW są tymi podmiotami, które są w stanie wykonać wysiłek inwestycji części nadwyżki finansowej w projekty wyprzedzające. I to jest moim zdaniem kwestia kultury inwestowania w Polsce, no, która jest bardzo mało wyprzedzająca w każdym sektorze. Czy to jest państwowy, czy prywatny, to jest ogólny standard. Jeszcze? Dwa słowa. Dwa słowa. My weźmiemy tyle wodoru, ile da się potem sprzedać, bo to jest do tego potrzebne. Natomiast w nawiązaniu do tego, co powiedział pan dyrektor, czy wydaje mi się, że naprawdę nie ma żadnych przeszkód, gdybyśmy to zrobili? Znaczy i są i pieniądze, są partnerzy, jest, brakuje tego ostatniego domknięcia i myślę, że budowanie właśnie takich projektów na lata i między silnymi partnerami to jest coś, co może nam pozwolić jak gdyby wyprzedzić też trochę naszych partnerów europejskich, bo to jest ten moment, tak? Znaczy, że dokładnie, że nie musimy nikogo gonić. To ja może tylko dodam o kwestii związanej z edukacją rynku, bo jest tak, że już wspomniani przeze mnie potentaci transportowi na rynku europejskim bardzo często nie wiedzą na jakiej, jak będzie wyglądał ich biznes za 10 lat. Nie mają o tym pojęcia, no bo myślą, że się będzie rozwijał dokładnie tak jak 10 lat temu. My często też myślimy, że Polska się będzie tak rozwijała jak 10 lat temu, to, albo jak Niemcy 30 lat temu, to nie jest niestety tak. Nie da się tak w prosty sposób pewnych kalek stosować. Na szczęście, prawda? Czy na przykład Szwecja na początku lat 90. to tak a propos różnych kalek. Natomiast pamiętajmy, że rynek właśnie trzeba edukować. Moim zdaniem polski sektor transportowy przez to, w jaki sposób on konkuruje, czyli konkuruje ceną, niską marżą i to są też niebrandowane usługi. No nas nie obchodzi, kto nam dostarcza, jaka nazwa jest tej firmy, która dowozi produkty. Ja nie bez kozery tak o tym transporcie mówię, no bo on jest tym głównym, moim zdaniem, driverem tego, żeby wodór się stał rozpopularyzowany akurat w naszej gospodarce, no bo ponieważ my jako istotny partner gospodarczy jeżdżący po drogach europejskich, w momencie, w którym byśmy zaczęli z tego narzędzia, tego paliwa korzystać, to tak naprawdę bodźcujemy wszystkie inne firmy, które są na tym samym rynku i mało tego, jesteśmy pierwszymi, którzy się do tego adaptują, do zmiany technologicznej. No i pytanie, czy po pierwsze producenci samochodów, po drugie, czy ci, którzy mają dostarczać infrastrukturę do kupowania paliwa, informują w dostateczny sposób tych, którzy będą jeździć tymi pojazdami. Bo ja akurat jestem mniej optymistyczny, jeżeli chodzi o wodór wykorzystywany niekomercyjnie, bo uważam, że w średnim terminie jednak samochody elektryczne będą dominować, bo to widać po prostu na innych rynkach, że one będą wchodziły istotnie na rynek i będzie trudno wejść
aczkolwiek tu będą bardzo ciekawe właśnie nasz region, który ma te inne zimy, bym powiedział, które powodują, że długość życia baterii jest trochę nieopłacalna ekonomicznie, co może też na to wpływać. Tym niemniej Norwegowie się przesiedli na samochody elektryczne, co jest jakąś zagadką i ten krótki dystans, na który mogą za ich pomocą pokonać. Natomiast rzeczywiście moim zdaniem duża rola będzie transportu, tych ciężarówek, tych różnych centrów logistycznych i tego, żeby oni technologicznie się przygotowali do tego, że będą mieli inne paliwo, inny pojazd. Już nie mówiąc o tym, że oni, my mówimy o przyszłości i o samochodach autonomicznych, a oni potrzebują kierowców. I w tym momencie potrzebują pracowników, których muszą ściągać za granicy. Więc problemy są trochę bardziej takie dnia codziennego i zwyczajne, niekoniecznie zbyt futurystyczne w tym obszarze. To ja chyba. Kontynuując tutaj, jeżeli chodzi o Norwegię, to jest trochę inny układ, bo tam przede wszystkim ludzie mieszkają na wybrzeżu, gdzie jest gorszto i tam zim nie ma, nie? Na dobrą sprawę zima jest 10, może 20 kilometrów bomb lądu. I druga sprawa, oni mają energię prawie za darmo. I oni mają tą energię zieloną, bo tam mają wszystko na turbinach wodnych, więc jest to zupełnie inaczej. Musimy zrozumieć właśnie, że Dania ma z wiatru. Praktycznie my mamy czarną energię. To, co nam zarzucał Volvo, nie? Że brudny wodór mamy nawet z gazu. Kiedy praktycznie my produkujemy ten wodór głównie z gazu, nie? No więc tak to wygląda. Oni tam mają trochę inny miks energetyczny. Jestem oczywiście sceptykiem, jeżeli chodzi, nie zmieniłem zdania, jeżeli chodzi o baterie. Natomiast uważam, że wodór ma przyszłość. Jeszcze raz apeluję, żeby po prostu próbować znaleźć jakieś inne rozwiązanie, bo nie jest powiedziane, że wodór to jest ostateczność. Tak samo nie jest powiedziane, że to, co wymyślono na świecie, się tego nie da poprawić, bo wydaje się, że się da. No tylko tak do tego trzeba podchodzić, nie? No i myślę, że cóż, no będziemy budować, jeżeli wspólnie tutaj z panem prezesem Łukasiewicza chętnie wymienię wizytówki i spotkamy się, no bo może uda się skorzystać w dobrym kierunku z tej wspólnej dzisiaj debaty czy spotkania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo tym optymistycznym akcentem. Kończymy ten panel, kończymy też naszą konferencję. Dziękuję panu panelistom. Japonia chce zmienić swoje społeczeństwo wodorowe. Może my za 15 lat wspomnimy tę konferencję i jak już będziemy społeczeństwem wodorowym. Jeszcze raz chciałbym podziękować partnerom konferencji, bez której by się nie odbyła. Firmie Orlen, która była partnerem strategicznym, firmie Grupie Lotos, która była partnerem głównym oraz JSW i PGNiG. Dziękuję.